Cześć, mówi Michał. Sporo otrzymuję wiadomości mailowych o podobnej treści, a mianowicie proszę o ocenę mojego seta i link do jakiegoś tam źródła zewnętrznego, pod którym mogę odsłuchać ten set. I głównie te sety są o długości około 60 minut. Niektóre są troszeczkę dłuższe, nawet trwają do 2 godzin. No i odsłuchanie takiego seta zajmuje troszeczkę czasu. Następnie napisanie oceny w mailu, czyli odpowiedzieć nadawcy tej wiadomości, również zajmuje czasu. Także jeśli ty do mnie wysłałeś takiego maila z prośbą o ocenę i jeszcze tobie nie odpisałem, to postanowiłem nagrać te, powiedzmy, odpowiedzi w nagraniu, ponieważ błędy w tych setach pojawiają się dosyć często te same. Także opowiem ci troszeczkę o najczęściej pojawiających się błędach w setach. I to będzie jako też niejako sugestia, podpowiedź dla ciebie, czego unikać w momencie, gdy będziesz chciał stworzyć super set muzyczny. Zaczynając od początku, to nakładanie się wokali. Czyli jeśli jeden utwór trwa jeszcze z wokalem, jeszcze się ten wokal nie skończył, i zaczyna się następny wokal, i jak one się nakładają, to zaczyna się taka kołomyja. Także jeśli podczas robienia przejścia przytrafi ci się taka sytuacja, że wokale się nałożą na siebie, to wiedz, że to jest niezbyt dobra sytuacja. Jak z tego wybrnąć? Głównie to jest spowodowane tym, że utwory w krótkich wersjach to kończą się wokalem i nie ma czasu najnormalniej w świecie, żeby zrobić to przejście. I następny utwór, jeśli też masz w krótkiej wersji, to też się na przykład może rozpoczynać wokalem. No i wtedy nieuniknione, że te wokale się nakładają. Dlatego taka sugestia, wybieraj wersje wydłużone, tak zwane extended. One mają tą taką, powiedzmy, część wstępu, część zakończenia i w tych momentach możesz właśnie robić przejścia bez kolizji, jeśli chodzi o pojawianie się wokali. Unikaj właśnie takich wersji jak radio edit, jakieś short edit, takie krótkie radiowe wersje, no bo wtedy nie będziesz mieć najnormalniej w świecie czasu, żeby zrobić to przejście, bo te utwory, krótkie wersje kończą się wokalem i rozpoczynają się wokalem. Dlatego wybieraj wydłużone wersje. Poza tym zwracaj uwagę na poziom głośności utworów, które miksujesz. Czyli jeśli grasz pierwszy utwór i on jest na poziomie głośności, poziom głośności określają chociażby diody, które są na mikserze. I tam są 3 kolory na tych diodach. Jest zielony, pomarańczowy i czerwony. To w ogóle po pierwsze to unikaj przesterów, czyli w momencie, gdy pojawiają ci się czerwone diody na mikserze przy potencjometrach, to jest właśnie wskaźnik głośności utworu, no to trzeba ten utwór przyciszyć, czyli jest od tego potencjometr, który się nazywa gain i tym potencjometrem ustawiasz sobie głośność utworu. I zwracaj uwagę na to, żeby oba utwory, które grają, czy też jeden, który gra, drugi, który chcesz zmiksować, to żeby był ten drugi, który przygotowujesz do przejścia, żeby był na takim samym poziomie głośności, czyli żeby te diody czy też kontrolki wyświetlały się na takim samym poziomie jak utworu, który gra. Czyli zwracaj na to uwagę, ponieważ jest to bardzo proste do wychwycenia dla słuchacza. Czyli jeśli gra jeden utwór i ty robisz przejście, to może przejście słuchacz przejścia nie zauważyć, nie usłyszeć, ale w momencie, gdy ten utwór pierwszy się kończy, a drugi zostaje i on jest nieco ciszej jak ten pierwszy, to od razu jest to, od razu to słychać. A jeszcze w momencie, gdy ty się też zorientujesz i od razu podgłaszasz po tym, jak pierwszy utwór ci się zakończył, to jest to w ogóle od razu do wychwycenia i to jest też niedopuszczalne w setach. Także zwracaj uwagę na poziomy głośności. Zwracaj też uwagę na utwory, które grasz w swoim secie, czyli dobieraj utwory o zbliżonym gatunku muzycznym. W ogóle najlepiej grać właśnie w takim samym gatunku, czy też tworzyć sety, nagrywać sety w takim samym gatunku muzycznym. Czyli jeśli zaczynasz utworem o prędkości 130 uderzeń na minutę, okej, tam twój set może się zaczynać od jakiegoś intra, ale już pomijając, kończy się intro, rozpoczynasz pierwszy utwór swojego seta, no i ten utwór, powiedzmy, że jest o prędkości 130 uderzeń na minutę, to dobierz kolejny utwór w granicach plus minus 2% do prędkości bazowej. Czyli jeśli zaczynasz utworem o 130 uderzeń na minutę, to drugi utwór, który będziesz chciał zmiksować z tym pierwszym utworem, to aby był o prędkości na przykład 133 uderzenia na minutę albo 127 uderzeń na minutę. I wtedy będzie ci łatwiej taki utwór, po pierwsze ustawić prędkość tego utworu, żeby grały oba na tej samej prędkości, a po drugie te utwory nie będą tak mocno zniekształcone, bo jeśli ty będziesz miksować utwór o prędkości 130 uderzeń na minutę z utworem o prędkości 150 uderzeń na minutę, to i pierwszy utwór i drugi będziesz musiał mocno zmienić prędkości i one będą brzmieć bardzo nienaturalnie i słuchacz od razu to wychwyci.
Co innego, jak jest na imprezie, gdzieś tam, gdzie musisz zrobić jakieś przejście, zmiana klimatu z house na hardstyle albo cokolwiek innego z muzyki elektronicznej na disco polo, bo być może tak sytuacja cię wymaga, to wtedy to jest inny temat. Ja tutaj mówię o sytuacji, gdy chcesz zrobić set i powiedzmy zrobić jakieś swoje promo, wrzucić gdzieś powiedzmy na YouTube'a, na stronę internetową lub wysłać gdzieś do klubu albo wziąć udział w jakichś przesłuchaniach. To wtedy warto, żeby właśnie ten set był w jednym gatunku muzycznym, nie odbiegać bardzo tymi prędkościami utworów i żeby je mieć na poziomie plus minus 2% do utworu bazowego, czy też do pierwszego utworu, którym rozpoczynasz swój set. Jeszcze jest taka sugestia, jeśli kończysz przejście, czyli zrobiłeś już swoje przejście utworu, to znaczy, czy też rozpoczynasz przejście utworu, czyli gra twój pierwszy utwór, ty wchodzisz drugim utworem, ładnie ci to wszystko gra, to też nie rób tak, bo to też taką sytuację wychwyciłem dosyć często powtarzającą się, że drugim utworem, który wchodzisz, chcesz robić przejście, to od razu pierwszy utwór przyciszasz troszeczkę. Nie wiem, dlaczego tak robisz, ale to jest bardzo często się to pojawia. I o co chodzi? Jeśli chcesz przyciszać utwór, który już kończy grać, który już powiedzmy będzie schodzić z anteny, że tak powiem, to rób to delikatnie, bez gwałtownych ruchów, takich obsunięć potencjometrem, że nagle o połowę ściszasz, bo to jest bardzo łatwe do wychwycenia. Także w momencie, gdy chcesz coś wyciszyć lub kończy ci się utwór i już chcesz właśnie go delikatnie wyciszyć, żeby nie było gwałtownego końca, to rób to delikatnie. Wszelkie w ogóle jakieś zmiany, czy to powiedzmy właśnie odcięcia tonów, czy właśnie wyciszenia, jakieś ruchy potencjometrami, w trakcie robienia przejść, w trakcie miksowania, rób delikatnie, nie rób gwałtownych ruchów, bo to jest bardzo proste do wychwycenia w momencie, gdy robisz to gwałtownie. Jeszcze z tego, co mi tak na szybko przychodzi do głowy, to jak się rozjeżdżające się utwory podczas przejść. Też miałem z tym na początku problem, bo to jest kwestia rytmiki, jak ją ćwiczyć, trzeba ją po prostu ćwiczyć, bo nie każdy ma wyostrzony słuch pod tym kątem. I to też nie jest tak, że jeśli ty teraz masz problemy z tą rytmiką, jakieś zaburzenia, że nie potrafisz jednego utworu zgrać drugim, to że ty nigdy nie będziesz DJ-em, bo to jest kwestia ćwiczeń i to jest wszystko do poprawy. W zależności od twojej po prostu wytrwałości i zawzięcia, ale jesteś w stanie to poprawić. Ja też na początku miałem z tym problem. I o co chodzi? No jeśli robisz przejście utworu i masz już grają ci dwa utwory równocześnie, że ustawiłeś sobie te poziomy prędkości na tym samym powiedzmy poziomie i grają ci pięknie, ale nagle w trakcie przejścia zaczynają się rozjeżdżać. No to jest dlatego tym spowodowane, że te utwory albo jest prędkość źle ustawiona, to znaczy, że nie grają na tym samym poziomie prędkości, albo w momencie, gdy zaczynasz odcinać tony. Bo jeśli robisz przejścia i na przykład sterujesz tonami, tony niskie, wysokie, średnie i któryś z tych tonów na przykład zmniejszasz albo dodajesz w jednym utworze, który wchodzi, a który ściągasz, to odejmujesz, no to wtedy też utwór zmienia swoją prędkość. Czyli wszelkiego rodzaju regulacja tonacji w utworze, odcinanie jakichś tonów wysokich, niskich czy średnich powoduje zmianę prędkości utworu, czyli to oznacza, że musisz również na żywo dokręcać te utwory. Nawet mówię, w momencie, gdy rozpocząłeś miksowanie i miałeś te utwory idealnie ustawione, to one delikatnie się będą zmieniać, gdy będziesz właśnie sterować, odcinać lub dodawać tony. Obojętnie, które niskie, średnie lub wysokie, dlatego to jest nieuniknione, że musisz po prostu cały czas nasłuchiwać i najlepiej to robić na słuch. Czyli dokręcać na żywo i na bieżąco, po prostu nasłuchiwać i korygować, jeśli się pojawiają jakieś rozbieżności, a w ogóle jeśli masz problemy z rytmiką, ustawieniem prędkości, no to warto wykonywać ćwiczenia właśnie poprawiające rytmikę, wyostrzające tą rytmikę, już kiedyś o tym mówiłem, postaram się podłączyć filmik, czy też zalinkować do tego filmu, gdzie mówiłem, jak to ćwiczyć. No i też warto unikać funkcji, która jest w dzisiejszych czasach bardzo popularna wśród właśnie początkujących DJ-i, bo być może oni sobie nawet nie zdają sprawy i dlatego korzystają z tej funkcji, to ja ci po prostu o tym powiem. Unikaj funkcji tak zwanej sync, czyli automatyczna synchronizacja bitów, bo to powoduje, to jest ok, jakaś tam powiedzmy nowość dzisiejszych czasów, że mamy takie czasy, bo kiedyś nie było takiej możliwości w ogóle, tak? Bo to jest powiedzmy nowinka dzisiejszych czasów, że możesz sobie przycisnąć taki magiczny przycisk sync i on zgra za ciebie właśnie raz, że
bit w bit ustawi utwory, prędkości za ciebie ustawi, to wszystko tam się programowo odbywa i ty nie musisz dosłownie już nawet nic potrafić, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby nauczyć się ustawiać i zgrywać utwory na słuch, bo wtedy sobie poradzisz zawsze i wszędzie i będziesz DJ-em z prawdziwego zdarzenia. Nikt nigdy tego nie zakwestionuje, że ty jesteś DJ-em, bo miksuje za ciebie program. Bo jeśli będziesz ustawiać na słuch, to ty będziesz po prostu nie do zdarcia, poradzisz sobie w każdej sytuacji, na każdym sprzęcie i o to chodzi właśnie, żebyś był takim profesjonalnym DJ-em. I te wszystkie, można powiedzieć, sugestie czy też błędy, które ci powiedziałem w dzisiejszym nagraniu, w ogóle wszystkie sety, które odsłuchuję, które mi przesyłacie na maila, być może ty mi przesłałeś też takiego do oceny, to słucham z takim sentymentem dosyć i z uśmiechem nawet na twarzy, ponieważ od razu przypominają mi się czasy, jak ja zaczynałem. Ja byłem wtedy w wieku gimnazjalnym. I teraz z perspektywy czasu, jak odsłuchuję te sety, które mi przesyłacie, to uśmiech się pojawia u mnie na twarzy z tego względu, ponieważ pojawia się sentyment taki, że ja te same błędy popełniałem na początku swojej drogi. Ja to samo robiłem, o czym ci wspomniałem dzisiaj na nagraniu. Tylko widzisz, w tamtych czasach, jak ja zaczynałem, gdy byłem w gimnazjum, jeszcze nie było tak powszechnie popularnego internetu. Wtedy to YouTube raczkował i nie miał mi kto podpowiedzieć tak za bardzo, wiesz. Czułem się troszeczkę sam ze sobą wtedy z tymi problemami, nie wiedziałem nawet do końca, w czym tkwi problem. A ty teraz masz mnie i korzystaj z tego i możesz mi podesłać taki set. Pod każdym filmem udostępniam też adres mailowy do mnie. Jeśli chcesz, to wyślij do mnie w prywatnej wiadomości. Jeśli nie chcesz publicznie pisać, bo możesz publicznie w komentarzu również napisać, poprosić o taką ocenę. Ale ja wiem, że niektórzy się krępują, nie chcą się wychylać, bo dużo też takich informacji otrzymuję na maila, że oni wolą jednak prywatnie to rozwiązać. No i sobie tak czy inaczej piszemy w tych wiadomościach prywatnych. I mówię, masz teraz mnie, korzystaj z tego. Ja jak zaczynałem, to nie miał mi kto podpowiedzieć w tej sytuacji, w momencie, gdy sobie robiłem jakieś pierwsze sety. I wszystkie te, powiedzmy, sugestie, o których ci dzisiaj powiedziałem, warto, żeby stosować w momencie tworzenia swoich nagrań setów, bo set, jeśli stworzysz takie, powiedzmy, promo i wyślesz chociażby do klubu gdzieś na przesłuchanie, na jakiś konkurs, być może umieścić gdzieś w internecie, to będzie wtedy świadczyć o poziomie twoich umiejętności i po tym też ktoś może oceniać, czy chce wejść z tobą w współpracę, czy też nie, bo uwierz mi, jeśli ktoś w tej branży jest i już tam wie mniej więcej, co się z czym je, to po odsłuchaniu pierwszych kilku przejść, na przykład w jakiejś próbce, w jakimś promo DJ-a, już wie mniej więcej, z kim ma do czynienia. Chodzi o to, że też jest w stanie mniej więcej ocenić, czy ta osoba to robi sama, czy to miksuje za nią program, czy robi to właśnie przez jakoś użycie funkcji sync. Jest to wszystko w stanie stwierdzić, nawet nie widząc ciebie. Chodzi, że jeśli ty nawet wysyłasz takie samo, tylko po prostu nagranie 60-minutowe bez pokazywania swojej twarzy, że ty to na konsoli na przykład miksujesz, to nie ma znaczenia, bo jeśli ktoś jest kumaty, jest długo w branży, to jest to w stanie wszystko wychwycić, słuchając po prostu tego twojego nagrania promocyjnego, tak zwanego seta promo. Także unikaj tych błędów, o których ci dzisiaj powiedziałem. Pracuj nad sobą, bo to też właśnie zależy od tego, do tego, czy też do tego zmierzamy, żebyś był DJ-em, jeśli chcesz nim zostać. Bo jeśli tylko będziesz chciał nim być i będziesz o tym tylko marzył, to nic się takiego nie stanie. Ale jeśli będziesz ciężko nad to pracować, każdego dnia będziesz się poprawiać, robić małe kroczki, ale do przodu, to ty tym DJ-em zostaniesz. Bo jeśli to jest twoje marzenie, jeśli to jest twoja mocna chęć, to nikt i nic tego nie zakłóci. Czego cię oczywiście życzę, żebyś tym DJ-em został, jeśli nim chcesz, ale skoro mnie oglądasz, to zakładam, że chcesz nim zostać, także życzę ci powodzenia. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia za tydzień. Cześć.